Witam wszystkich w sobotni poranek. Mamy dzisiaj 14 stycznia. Jest godzina 8 rano. I tak sobie pomyślałem, że skoro prognozy pogody pokazują w miarę ładną pogodę dzisiaj, mogą pojawić się małe opady, ale zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będzie tak dużo padać dzisiaj. Niestety wiatr będzie niemiłosierny, ale tak to już czasem bywa. Jak widać, jadę na dosyć ruchliwej drodze, ale do Gdańska niestety najszybsza droga to jest tą krajówką, więc przynajmniej do Pruszcza będę musiał się pomęczyć tym poboczem. No ale czasem tak to jest, nie? Chcę się szybko dojechać gdzieś do miasta, a jedyne połączenie to właśnie jest takie coś. No chyba, że chcę sobie dorobić 30 km i pojeździć wioskami po boku, no to wiadomo, jakaś opcja by była, ale dzisiaj planuję jechać od świtu do zmierzchu, dlatego start już 8 rano. Jak widać, księżyc jeszcze jest na niebie. Słoneczko powinno też już pojawiać się. Trochę chmur jest, ale ogólnie ma dzisiaj być więcej przyjaźń. Więc nie powinno być tak źle. No zobaczymy. Trasę obrałem z Trzewa do Hela. Wyjdzie to mniej więcej 140 km, więc tak akurat, żeby pojechać od wschodu słońca do zachodu. A jak to wyjdzie w praktyce, no to się dowiecie razem ze mną w trasie. Zapraszam. No i robi się pogoda. Za mną słoneczko ładnie już się pojawia. Tutaj jeszcze po lewej stronie na niebie mamy księżyc. Ale robi się naprawdę sympatycznie. Wszystkim, którzy dzisiaj się wybrali na rower życzę szerokiej drogi. I oby pogoda nam się dzisiaj tak utrzymała. Bo potem już prawdopodobnie do końca stycznia takich wiosennych pogód raczej nie doświadczymy. No chyba, że coś naprawdę drastycznego zmieni się w pogodzie. Słońce nam się pojawiło na wprost. Nie wiem, czy dobrze widać na kamerce. Duża ilość osób na YouTube wrzuca podsumowania swojego roku z 2022. No ja tak naprawdę wkręciłem się dopiero w sierpniu, jak zakupiłem nowy rower. Wiadomo, nowe rzeczy zawsze motywują do tego. No i tak 2800 mniej więcej kilometrów przejechałem. Trochę tych wypraw było, ale jakoś specjalnie nie widzę sensu podsumowywać, jak człowiek nie zaczyna od początku roku, tak jak teraz. Więc nie bawiłem się w takie filmiki.
Natomiast jeśli chodzi o cele na obecny rok, no właśnie. Tak naprawdę nie lubię ustalać sobie jakichś twardych celów. Może nie wiem jak tam u was. Niektórzy może lubią sobie ustalić jakiś konkretny cel, aby motywować się na wyjazd, na wyprawy na trasy rowerowe. W moim przypadku to akurat nie jest koniecznie. Będzie pogoda, będzie wolne, to się wybieram na rower. Nic więcej do szczęścia nie potrzebuję. No wiadomo, tam jest powiedzenie, że nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór, ale bądźmy szczerzy, w bardzo mocnym wietrze, jak naprawdę człowiek nie ma chęci na siłę kombinować trasy, żeby jechać jakoś z wiatrem. Dodatkowo jeszcze nie będzie słońca, a już się powiem, że jak zacznie dużo padać, albo nie daj Boże jakieś burze, no to wtedy w ogóle nie widzę sensu wychodzić, no ale jeśli ktoś lubi takie hardkorowe warunki, to ja nie będę się kłócić, no. Co kto lubi. Dlatego mi jakieś konkretne cele nie są potrzebne. Natomiast plany, właśnie plany. Plany jeździć jak najwięcej. Jak najdalej. Dlatego w czerwcu, tak, od 2, nie, od 3 czerwca do 11 planuję z kolegą Dawidem pojechać szlakiem z Częstochowy do Krakowa Orli Gniazd. Potem z Krakowa jedziemy do Nowego Targu Velo Dunajec i z Nowego Targu będziemy się pchać na szlak wokół Tatr. Więc szykuje się zacna wyprawa. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze trochę czasu trzeba poczekać do tego czerwca. Oczywiście przez to, że niedawno zacząłem jeździć na rowerze i głównie jeździłem tylko jednodniówki, tam maksymalnie chyba jaką trasę raz przejechałem, to około 186 km na raz, więc więcej niż jeden dzień nie jeździłem, dlatego bikepackingowe rzeczy będzie trzeba wszystkie zakupić. Niestety portfel trochę zaboli, ale co zrobić. No właśnie nie wiem jak z tym bukłakiem, nie? Bukłak już mam, za to się tylko plecaczek. Ja mam plecak, ale nie mam bukłaka. To się połączymy. To połączymy siły. Tak. Bo ja mam te dwa, ale to są kurde trekkingowe plecaki, za ciężkie, 35 i 40 nie, to... 4-litrowy. No właśnie, tam powinna być ta trasa, nie? A to sobie kurde płoty postawili. Masakra. Kurde, miała nie być błota.
wiesz, jakbyśmy tak teraz tak chcieli na wprost, to byśmy nie mogli skrót, nie? Tak? Tak. Rowerki wodne, pa? Kajakiem czy coś, nie? To taki rowerek, że wpadłaś no. Rower na kajak, nie? I kręcisz. Pięknie wygląda. Dałem dzisiaj ostro popalić, żeby trzeba zajeżdżać, kurde, jak człowiek raz na dwa tygodnie może jedzie sobie na rower, ale co zrobić? Tu kolega przede mną tam truje. Ja działam dzisiaj jako spowalniacz, tempo turystyczne. Mam, jakby nie patrzeć, 35 km więcej na liczniku, ale Dawid to się na spinning sobie chodzi i jednak kondycję utrzymuje. Ja to siedzę na dupie w domu i tylko czekam na pogodę. A to nie zawsze się trafia, więc wtedy tak właśnie wychodzi. Ale coś. Zacznie się cieplejsze pogody, zacznie człowiek częściej jeździć. To forma wróci i wtedy takie trasy nie będą aż tak męczyć. Moc oświetlenia. No i jesteśmy w Helu. Mamy to. Tak. No i jesteśmy na stacji Hel. Za 20 minut odjeżdżamy pociągiem do domu i kończymy na dzisiaj trasę. Nie było lekko, ale daliśmy radę. Dawid tam jeszcze kupuje bilet i za chwilę wsiadamy do pociągu. Do zobaczenia.